Przemek Runowski po zwycięskiej walce. Zapaśnikiem w zasadzie, ale dziś pięściarzem. No chyba nie było to do końca to, czego się spodziewałeś. Tak, nie było to, czego się spodziewałem. Gdzieś tam w tyle głowy miałem to, że to będzie taka walka troszkę niewygodna. Zaskoczyło mnie to, że Daniel zmienił pozycję, znaczy zmienił. To, że zmieniał, wiedziałem, przerabialiśmy to, ale cały czas praktycznie boksował na Mikuta. I to gdzieś tam, nie mogłem się w tym ringu odnaleźć troszkę. Gdzieś tam tym prawym wpadałem i nie boksowałem przez ten lewy. Tak jak te okrzyki dochodziły do mnie, ale gdzieś tam nie potrafiłem tego zrealizować. Nie ma co się tłumaczyć, tak ciężka walka. No właśnie, pytałem się wcześniej przed walką, czy oglądałeś pojedynki i mówiłeś, że trener coś tam oglądał. On wcześniej, gdy boksował, to boksował z normalnej pozycji, bo tutaj cała walka faktycznie jest Mikuta. No właśnie, wcześniej bardziej zmieniał tę pozycję, nie? Gdzieś tam może, nie wiem, też nie patrzyliśmy na jego walki w MMA, tak? Gdzieś tam jak widział zawodnika, który, nie wiem, ma nogę z przodu, to może tą pozycję sobie zmieniał, bo mu tak było lepiej wejść po tą nogę czy coś, a tutaj widocznie boksował całą walkę na Mikuta. Widocznie w stójce mu się lepiej boksuje, jak walczy tylko rękoma na Mikutę. Ale kilka takich figur ataków zaprezentował, które chyba wcześniej na ringu nie widziałeś. Takie podbieganie z serią ciosów, no zupełnie coś niesamowitego. Tak, tak, tak. Znaczy nastawialiśmy się na to, że będzie wpadał chaotycznymi atakami. Gdzieś tam bardziej mnie zmyliło to, że on czekał na tą moją kontrę. Gdzieś tam zawsze... Gdzieś tam sobie mówiłem, że nie będzie mi pasował zawodnik, który będzie na mnie czekał. Ja lubię zawodnika, który idzie się bije. Myślałem, że Daniel tutaj bardziej będzie za podwójną gardą, będzie się bił, ale tutaj jednak postawił na tą defensywę i chciał tam po kontrze oddać jakiś cios, tak? Ale parę razy tak się zahaczył, jakimś takim bezpośrednio takie szczególnie wchodziły ciosy. Ty czułeś te uderzenia, bo on widać, że taki masywny chłopak. Techniki niby w tym nie było, ale czuć było te ciosy? Nie, gdzieś tam bardziej czułem jego zderzenia się z nim, tak? Gdzieś tam głową, boli mnie głowa, uderzyłem się z nim głową, gdzieś tam łokciem dostałem w klinczu i to bardziej to czułem niż te jego ciosy, bo starałem się tam blokować. Wiadomo, gdzieś tam parę musnęło szczękę, ale nie były to jakieś groźne ciosy. Z drugiej strony ty jego parę na takimi czyściuchami zahaczyłeś, sierpowymi zwłaszcza, i w zasadzie spływało to po nim. Byłeś zaskoczony? Troszkę tak. Byłem zaskoczony. Ten lewy fajny wchodził. Ogólnie jestem silnym zawodnikiem. Może tego nie widać było po tej walce czy po moim bilansie, ale jestem silnym zawodnikiem i gdzieś tam te zawodnicy nie chcą padać po prostu może przez to, że są twardzi i tyle. No, trafią na twardzieli. Widać tutaj twardy chłopak. Pierwsze co po 6 rundach powiedziałem do trenera, że jest naprawdę twardy i gdzieś tam czułem nawet to na kostkach. Trafiałem czysto, gdzieś tam czysto. Po rotacji jakimś może tam brakło, nie wiem, domknięcia ręki czy pewnego skrętu, ale no, trafiałem czysto i jednak chłopak gdzieś tam dochodziły te ciosy, ale stał twardo. I co dalej? Teraz już walka bokserska? No tak, walka z Sierwatką, z Michałem, tak? Także no już było pierwsze face to face, także teraz już no przede wszystkim muszę rzucić tą rdzę, tak? No mówię, ostatnią walkę stoczyłem z Kelim i to zdrętwiały jak kołek, tak? Później była znów przerwa, walka z Ukraińcem, która nic nie pokazała, bo po pierwszym ciosie gdzieś tam na czoło się przewrócił. Później była pandemia i teraz było te 6 rund. Ja się cieszę z tego, że przeboksowałem 6 rund w dobrym tempie i tyle. Reszta mnie tam nie obchodzi, co sądzą kibice. Znaczy na pewno mam swoich kibiców i pozdrawiam ich serdecznie, cieszę się, że są. A biorę to jako cenną naukę, twardy chłopak i uczę się dalej. Czyli czekasz teraz na wynik walki Michała Sierwatki i następna walka już z Michałem Sierwatką, tak? Tak, rzeczywiście trzymam kciuki za Polaka, niech wygra z tym Finem i zmierzymy się w październiku w ringu.